Teraz. O. O nie! O, to jest panoramę! To to jej! To on odpuścił! To on odpuścił z naszy! Masz piękny pierścień. Ja wiem. Krzywa jajka. Ty jesteś krzywy. Mądrcy pisa. Piękny mundur! Baczność! Ja wiem, przygotowują do raportu. Baczność! Baczność! Kolejno odbić. I raz! Dwa! Trzy! Sześć! Siedem! Osiem! Dziewięć! Dziesięć! 11, 12! Czochycik! Nie spokojnie. Baczność! Drużynami meldować! Spocznij! Baczność! Idź stąd, Jojcik! Idź stąd! Czuwaj drugą woźnię, odkrywca Mikołaj Broniewski melduje czwartą do łaziki na apelu. Stan 15 plus 1 osoba, 96 PWH. Spocznij! Czuwaj drugą woźnię, Czuwaj drugą woźnę, Samertanka Justyna Różycka melduje 8 drużyna starszych Ameryka na apelu kończącym obóz. Stan 9! Czuwaj drugą woźnę, Samarytanka Weronika Krawiec melduje 9 miejską drużynę harcerską na apelu. Stan 29 plus obośnie. Całość, baczność! Czuwaj drugą woźnę, przewodnik Karolina Babula melduje 8 drużynę harcerską obęga na apelu kończącym obóz. Stan 9! Raport wstąp! Całość, baczność! Na wprost do raportu patrz! Czuwaj, druhu komendancie! Ćwik Hubert Początek melduje obóz Mielec na apelu kończącym obóz w Błotach Karwińskich II. Stan 72. Całość, baczność! Druhny i druhowie, czuwaj! Czuwaj! Spocznij! Dobra, to tyle. Ej, słuchajcie. Idziemy do domu. Pa. Cześć. Ej, słuchajcie. Nie wiem, jak tam... Warta. O zdania służby na przykład można. Niech nasza... Całość, baczność! Instruktor służbowy do zdania służby wystąp. Czuwaj druhu obojny, druhu Natalia Bodziony melduje gotowość do oddania funkcji. Wstąp! Spocznij! Tylko kamera się pojawiła, ile błędów. La 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 la! Dobra, dobra, gdzie stała? Na końcu. To co? Udbać. Udbać. Co? Tak, no dobrze. No dobra, z racji tego, że to jest ostatni już nasz apel, to musimy odebrać dzisiaj w tym momencie udbadża, aby móc go użyć w następnym roku na obozie. Dlatego zapraszamy Martę, która dziś w dniu dzisiejszym go nosiła. Grąbkie brawa 2,5! Tyle? No, to cześć. Dobra, teraz ja czy ktoś jeszcze? Dobra, słuchajcie, mija nasz obóz ku końcowi. Za niedługo sobie wsiądziemy do autobusu. Jeszcze wcześniej sobie pójdziemy na plażę i
będziemy podziwiać prawie zachód słońca, bo prawdopodobnie zachód słońca będzie już po naszym wyjeździe. Przebieramy się z modulów i sobie jedziemy już do Mielca. W Mielcu jesteśmy na godzinę 7-8 rano, także jeśli by rodzice pytali, to możecie ich tak informować. Starajcie się nie pytać kadry cały czas, o której będziemy. Przyjmijmy, że to będzie zawsze 8 rano. Wiemy, jak jedziemy? Myślę, że wiemy. W jednym autobusie jedzie 6 HDH, 8 DHS i 9 MDH. W drugim autobusie jedzie 4 DH, 8 DH i kadra gospodarcza. W tym pierwszym autobusie jeszcze jedzie drug Zymur Kołodziej i tyle. Tak. I moi rodzice. Tak. I teraz sobie tak troszeczkę podsumujemy nasz obóz, ponieważ na każdym obozie są pewne osoby, które bardzo ciężko pracują na to, żebyście wy wszyscy mogli wypoczywać, żebyście byli bezpieczni, żebyście mieli atrakcyjny program. Dlatego bardzo serdecznie chciałbym zacząć od moich dwóch zastępców. Dziękuję druhnie Karolinie Gajek i druhnie Marcie Guziakiewicz. Kara zajmowała się sprawami organizacyjnymi, ogarniała sprawy związane z wszelkimi listami, wszelkimi papierami, które były na obozie. Także bardzo serdecznie. Dać im po dół! Dać im po dół! Dać im po dużej czekoladzie! Druhna Marta zajmowała się programem. Wy sami ocencie, czy ten program wam się podobał i był atrakcyjny. Tak, myślę, że był bardzo dobry. Marta się spisała i co roku myślę, że będzie do wykorzystania. Słuchajcie, obóz nie mógłby się obejść bez opiekunów wychowawców. Jak sami widzicie, jest to bardzo młoda kadra. Wszystko to studentki, skromne. Niektóre jeszcze nawet nie studiują, jeszcze się uczą, są przed maturą. Także bardzo serdecznie dziękuję druhnie Oliwii. Proszę. Druhna Oliwia organizowała jeszcze całą Harcerską Akademię Umiejętności. Myślę, że było to naprawdę niesamowicie dograne i bardzo dobrze zorganizowane. Dziękuję, Oliwia. Druhna Madzia. Bomba! Słuchajcie, cały system nagród, bo właśnie to miał być system kar i nagród, a tak naprawdę był system nagród. I bardzo jestem Ci za to, Magda, wdzięczny. Jako opiekun również zajmowała się nagrodami. Ten cały system, to co macie przy kieszonkach, kolorowanki, kolorowe karteczki, to się pewnie jakoś fajnie nazywa, to jest zasługa Magdy i całego tego systemu. Dziękujemy. Zapraszam druhnę Monię, opiekuna 9 MDH, chyba części. Ale mam wrażenie, że czasami to bywało tak, że kara z racji spraw organizacyjnych przekazywała Ci, bądź dobrą mamą dla tej drużyny. No. Popatrz na jakie uśmiechnięte te, nie? Chodzący są te. Słuchajcie, jestem niesamowicie wdzięczny za wszystkie nocne wypady i za aktywowanie wszystkich ludzi, którzy gdzieś chodzili po jakichś lasach, gdzieś siedzieli w jakichś krzakach i szukali kawałka materiału i ubierali to w odpowiednią fabułę. Opiekun 4 DH, przewodnik Wiktoria Rzeszutek. Szary gór jest na! Kicia, brał! Dobrze. Słuchajcie, kolejnymi osobami, którym pragnąłbym podziękować, są osoby, które są najważniejsze w naszym związku. A są to? Krążynowi! Justin Wiedział! Może zgodnie z kazówkami zegara, żeby nie było, że kogoś bardziej, kogoś mniej. Zapraszam Mikołaja, który opiekował się... Super, Miki!
Tylko nikogo z noszy nie zrzuć. Czwarta drużyna harcerska i 96. Dziękuję ci, Mikołaj, że opiekowałeś się też barowo. Chyba na odwrót. Może być i na odwrót, jeśli jesteście na koncertowi. Zapraszam, Klaudię Ciszek. Szósta kupcowa drużyna harcerska. Ósma drużyna harcerzy starszych Eureka i jej gwiazda. Ale jest nasz, to ale zapraszam. Na szczęście nie pada, więc mam zapraszam drużynową największej drużyny na tym obozie. Nie mogę ja tego powiedzieć. Najlepszej. 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 Najbardziej licznej. Najlepszej. Najlepszej. Łoś! Łoś, łoś, łoś! Ogarnąć taką grupę osób, bo jest Drużynowa 8DH Omegi, proszę, proszę. Zapraszam. Super Graszek. Dziękujemy bardzo. Ajajajo. O jest groszek, ajajajo. Słuchajcie, oprócz... Dobra. Na pewno? Słuchajcie, oprócz komendanta, kogo należy słuchać najbardziej na tym obozie? Mnie! Obocznego. Słuchajcie, tak, mówię o oboźnym. Hubert wykazał się naprawdę dużą odpowiedzialnością. Jego pierwsza tak chyba poważna funkcja na takim obozie. Myślę, że sprawdził się znakomicie na tej funkcji. No. Należy mu się serdeczne podziękowania. Brawo! O, bomba! Ej, no, gratulacje. Dobrze. Nie zapomnij o sobie. Świetnie, Hubert. Boże, kostki się uścisk. Podziękowałem wszystkim funkcyjnym, którzy nam tutaj pomagali. A teraz muszę tak troszeczkę od siebie. Dzięki pewnym osobom mam troszeczkę więcej czasu, przez co mogę pełnić funkcję komendanta. Mogę robić za wiele osób, bo ktoś mnie w pewnych rzeczach wspiera. Myślę, że pewne osoby wiedzą, kto to jest, a jak nie, to zaraz powiem. Słuchajcie, osoba, która w zasadzie robiła to wszystko, co jak rok temu. Obrabiała zdjęcia godzinami, wybierała te zdjęcia, ustalała sobie. Ciekawe kto. Kto jest? Nie. Zapraszam.
Dobrze, Irek! O, to się zresztą budowa. Ja też dalej do grzyma. W ogóle jak rękę tak proszę. Ale komu. Słuchajcie, jak sami widzicie, nasz obóz jest bardzo dobrze obfotografowany z prawej, lewej, z tyłu, z przodu, z góry. Ktoś musi to wszystko koordynować. Również nie musiałem się kompletnie tym zajmować w tym roku. Ktoś tworzył mi wszelakie listy. Ja się połapię, jak wrócę do Mielca, o co chodzi z tymi listami. Nie wiem, kto jakie zdjęcia robił. Czy wiemy, o kim mowa? Na pewno nie Marta. Na pewno nie. Nie, nie. Nie. Nie, nie. Nie, nie. Proszę Martę Misiewicz. Sobie zrób selfie. Sobie selfie. Selfie sobie zrób. Łoś. Rumba, rumba, rumba. Łoś, łoś. Dzięki Marta. Serdecznie. Możesz przygotować lewą rękę i się pogratulować. Na przykład i wszystkim. No i się zdjęcia robić. Nie mam czasu nagrywać. Gratuluję i dziękujemy wszyscy. Gratuluję, już ciężka praca, więc może sobie znajdę nową profilówkę. Tom w tym. Gratuluję. W czelkach. Nie. Kolejną osobą, która w jakiś sposób i też taki znaczny pomagała mi w różnorakich rzeczach, współpracowała ze mną, już troszeczkę na poziomie wideo. Czyli nie robienia zdjęć, tylko kręcenia filmów. Przechodzi z rąk do rąk. Pewien leśny człowiek, pewna osoba, która tu równe kółka gdzieś robił. Muszę oznajmić, że to nie robił tych kółek, bo się kręcił, tylko robimy projekt zdjęcia sferyczne. Może kiedyś to zobaczycie. Zapraszam Kamil. Gratulujemy. Gratuluję bardzo serdecznie. Gratuluję jeszcze raz. O, kapie. No, nie wiesz, na chwilę kamerę od Maćka. Ej, sprzedałeś. Rzęsik! Czekaj, teraz. Słuchajcie, różne słyszałem głosy dotyczące mojego namiotu, że tam jakiś namiot, kula, jak to tam było? Megazorda. Centrala Megazorda. Tak. Tam było trochę okablowania, tam była trochę taka technologia, że pozwoliła nam się gdzieś tam łączyć z jakimiś tam różnymi rzeczami. W pewnych rzeczy ja nie ogarniam osobiście, a miałem duże wsparcie z takiej strony trochę informatycznej. Także bardzo serdecznie dziękuję. Ewi, jest ok? Jest ok. Nie mam. No właśnie nie mam ten, bo mi palce się nie mieszczą w tym. Dziękuję. Będzie mi się sam kręcić. Tak? O Jezu, trzeba będzie wykasować. Dziękuję no. Przejdę się, czekajcie, to będzie takie... Cześć. Gratulujemy. Dziękuję. Gratuluję, dziękuję za zasięg w telefonie. Nie ma za... Gratuluję. Miałeś światło w namiocie. Świetna robota. Dziękuję. Gratulacje. Gratuluję. Słuchajcie, teraz tak, trochę spontano. Świetnie, Liz. Dziękuję. Dobrze, BZ. Mamy takie coś wyjątkowego, tak zwany kubek z kładką. Jak sami pamiętacie, podczas całego obozu był prowadzony taki system nagród. Niektórzy z was wielokrotnie byli nagradzani. Niektórzy z tych osób naprawdę wykazali się takim poczuciem, że mogą coś od siebie więcej dać i te osoby rzeczywiście dawały. No Olasia, to wiedz, chodź! No Ola, dziękuję. Nie płacz, świetna.
to wszystkim tak. Wszyscy wykonali świetną robotę. Tak. Jeszcze nie koniec, mam jeszcze jedno podziękowanie. Dla kogo się również... To ty mi się nie czasują jak debile na środku. Nic nowego, kolego. Kino. Sami sobie popatrzymy, kto ile ma karteczek. Niektórzy z was mogą stwierdzić, że mają ich troszeczkę dużo, tak? Niektórzy z was właśnie w tej chwili się peszą. Myślę, że to nie o nich chodzi, drapią się po głowie i zastanawiają, czy to oni mają wyjść, Tomek Surdel. Tak, macie właśnie wyjść. Zaczekaj, Tomasz. Okay. Tomasz za poświęcenie. Ma być ładnie. Chcesz nagrać karteczki. O, dobra, starczy. Gratulacje. Nie? Chciałeś kubek Tomasz? Gratuluję serdecznie. Kurka ci brakowało przez obu. Bye, bye. Nie wiem, ile poszło. Gratulacje. Kto z was jeszcze czuje? Tomasz Kubek. No, bardzo ładne imię. Ula! Ula! Kulisz! Słuchajcie, jest to bardzo cenne podczas pracy w takim obozie, są osoby, które angażują się bardziej niż inni. Tak więc proszę Justynę, kiełbasę tutaj wasze. Jajajo. Z kiełba. Ale nie są nogi. Ja pani mam najlepsze. Stąpasz po ścianie. Masz takie rzeczy. Ciekawe. Słuchajcie. Część osób, które nam bardzo tutaj pomagały, już ich wśród nas tutaj nie ma. Odeszły. Czy odjechały? Na przykład Tomek odjechał, bo pojechał tydzień wcześniej i tak dalej. Ale mamy tutaj instruktorów, którzy w jakiś sposób nas wspierają. I nie mówię w tej chwili o komendance bazy, nie mówię o kadrze kuchennej. Wytnę to. Ja tam jest to grupa kwatermistrzowska, która jeśli tylko czegoś potrzebujemy, to nam pomaga. Także Borsuku i Barze mówią instruktora. Kiedy trzeba było? Nie, musicie pamiętać, że pomagaliście takim obozowi, który robił takie fajne ten zloty. Dzięki bardzo. Dzięki za prąd. Za rok również, jak będziecie, to albo będziecie na obozie, albo będziecie na obozie. Patrz, a do nas to no, będzie. Ja chciałam zająć za prąd. Dziękuję za prąd, jak mi walało czaj. No, tak oto podziękowaliśmy wszystkim, którym byliśmy w stanie podziękować, ale myślę, że słownie mogę wam podziękować wszystkim za wspaniały obóz, za wspaniałą atmosferę, za dużo spontaniczności, za dużo energii, za taką waszą radość, żeście przetrwali ten obóz, specjalnie jakoś się nie połamali, może trochę pokręcili. Także za to bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Wróćmy do Mielca w spokoju, bezpiecznie, a później wspominajmy ten obóz bardzo dobrze i w bardzo dobrych barwach go widzimy. Także dziękuję wam serdecznie. Coś jeszcze od was? Tak, my mamy jeszcze jedną rzecz. Na najlepszego komendanta pod słońcem. Dziękujemy ci za twoją otwartość i że nie masz nas dość. Jesteś gotowy iść z nami w nocy na bieg. I w ogóle za wszystko, co dla nas robisz. Kieruj nami jak tym dronem. I jest to wszystko coś, czym mam nadzieję będziesz kiedyś kierował, jest to coś większego. I mamy nadzieję, że będziesz tu z nami co roku, bo jesteś niezastąpiony, ale to taki drogi. Na cześć truła komendanta! Czuj, czuj! Czuwaj! Czuj, czuj! Czuwaj! Czuj, czuj! Czuwaj! 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 Czuwaj!
Na hartkę na ryj 200 tysięcy. Wiem. No, bo jeszcze na Facebooku było 150 tysięcy. Ile? Nie, 60 tysięcy. Nie chcecie położyć sobie te kupki? O mój Boże. Tyle, tamto. To. No, mam stworzyć? Tak. Już dron ci nie potrzebny. To jest taki mały dron. A to na jaką wysokość lata? Na jaką trzeba? Dron będzie miał się z kim bawić. Do składania. O Boże, to jest do składania. Rzuci się rękawnie, on ci to poskłada. Ej, ale to jest ten, dwuosiowy. No, gdzie to się doczepia? Ty, ale patrz, wyciągniesz kółka i możesz doczepić. Ej, no. Aj, wiecie co, to jest taki... Ten. Najlepszy prezent na świecie. Odrzutowiec. Wiemy, że nie dostałeś nigdy lepszego prezentu. Ej, Borsu, czekaj. Ale brakuje chaty tutaj. On może. Dobra. Bardzo mi się ten prezent podoba. Zamontuję mu tutaj jeszcze jakieś dopalacze, ale... Kamera GoPro. Kamera pójdzie... na pen. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Wspaniała kadro. Jesteśmy porąbane. Trochę. No nie używałeś obrazek z morzem. Nie. Jeszcze raz, jak? Wolałbyś obrazek z morzem. Nie, to później. Nie. Mogę coś powiedzieć? Nie, bo się rozbije. Najpierw trzeba go skalibrować. Tak, no wiesz. Ej, słuchajcie! Tak się kalibruje drona. Pozo. Ja też chciałam powiedzieć od siebie parę słów. Chciałam podziękować wam wszystkim za ten obóz. 2 tygodnie temu powiedziałam komuś, że to będzie najlepszy obóz w moim życiu, ale nie spodziewałam się, że moje słowa będą aż tak prawdziwe. Chciałam podziękować wszystkim opiekunom, wychowawcom, całej kadrze za to, bo bez tych osób ten obóz by się nie odbył. Każdemu drużynowemu, przybocznemu, zastępowemu podziwiam was, zawsze będę was szanować, jesteście dla mnie wielcy. Ola, ty też. A ja? Marta, jesteś wielka. Marta, ty też jesteś wielki. Ja też. Bardzo niesamowicie się cieszę, że składaliście mundury. Jest to dla mnie coś niesamowitego. Nie cieszę się. Cieszę się! Strasznie. I dostałam jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, że są jeszcze ludzie pośród nas, którzy chcieliby jeszcze komuś coś powiedzieć. Tak, my chcieliśmy bardzo mocno podziękować naszej druhni opiekunce, która opiekowała się naszą drużyną, czyli Eureką oraz Omegą. Dlatego chodźmy, idziemy. O, bomba! To są motywy, które są podpisy wszystkich, którymi się opiekowałaś w tym roku. Jezu, dziękuję. Ja Jeju, ale jesteście super. Dziękuję i o Medze, i o Rece, i jesteście super. Skąd? Podnieś tak wyżej. O. Nie. Nic mi nie podąkało. To jest wierszyk. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Przeczytaj, Oliwia. A niespodzianka ma z psikiem. Dziękuję, nie ma za co. Dziękuję. I zaraz ściągniemy flagę i rozdamy cichego przyjaciela. Mam nadzieję, że każdy z was te 2 tygodnie będzie miło wspominał tak jak ja, albo i bardziej, za różne harce
A i jeszcze dziękuję za wszystkie życzenia z okazji 30 urodzin. 30 lat minęło, jak jeden dzień. Dziękuję. Ja dziękuję temu, który nam poprzeczył. Do zobaczenia za rok! Ale serio, byś nie tu nie zawiązał. Nie mogłem. Jeden był niezawiązywany. Całość baczność! O spuszczenie flagi państwowej proszę druhny przewodnik Marty Guziakiewicz. Teraz chyba przejdziemy do cichego przyjaciela. Budujemy napięcie. Magdalena Paprocka. Magdalena Malikowska. Weźmiesz? Vera Krawiec. Kacper Tyrpa. Hubert Uczątek! Justyna Ola Mroczek! Mikołaj Broniewski! Magda Malikowska! Hubert Mazur! Ola Mroczek! Hubert Mazur! Tomczek! O, to chyba dla mnie! Tomek Surdel! Czy tutaj? Oliwia Agnieszka Gąska! To chyba Justyna Różycka! Amelia Sobota! Michał Kubik! Amelia Sobota! Patrycja Kozioł! Położę cię na stole. Ej, połóż jeszcze to! Julia Wiśniewska! I Natalia Szlęk! Karolina Badulo! Julia Wiśniewska! Uwaga, idę na pocztę! Natalia Szlęka! Mam, ale nie przy sobie. Gdzie? Kaka Brom! Powodowało nam się. Kiełba! Kiełba! To na pewno jest bo! Ej, u mnie... A nie, to jest w dużym plecaku. Chowałem akurat ten kabel. Dawid Bolek. Gajek Karolina. Hubert Mazur. Michał Lipin. Ola Światowiec. Kacper Tyrpa. Maciu tutaj. Jezus, to jest tak! Guziakiewicz Marta! Karolina Wojtkowska! Szymon Potocki! Szymon Potocki! Marysia Bar! Oliwia Andrzejewa! Marysia Bar! Wiktoria Kąpka! Wiktoria Kąpka! Moje lepsze! Ilerka to błota! Karolina pani jedzie! Proszę? Ucieka pani jedzie! Radowa! Zakład? Graniszka Aleksandra! Dziękuję! Ej, to moje, zgubiłem je! Natalia Bodzany. Wiktoria Rzeszutek. Gera. Gera. To walnęło w metalowy czubek buta. A ja sobie rzucam. Znaczy nie jest pony, ale coś jest kocyk! Elvis, jakiego kocyka dostałeś? Nie dostałem kocyka, jeszcze lepsza. Kocyk w ogóle! Pokaż kocyka! Dostałeś
Nie. Wzruszyłam się. Ja też. Szukam tajemniczej osoby zwanej pasztecikiem pomidorowym. To. Jezus, ale boję. No. Wiem właśnie. Co? Ale wiem. Ale boję. Także myli sobie. Ale super. Ale super, nie? Ej, naprawdę dziękuję. Ej, ale tak czy nie? Dziękuję, Monia. Wiec, Kulisz. Na dobrą dłużę. Zanim tu otworzę. Begmery, nie wiem, tak? Tak. Tak, na pewno? Ej, my tak chcieliśmy powiedzieć. Patrz, bez otwierania. Dziękuję. Było super. No dobra, pierwsza dziewczyna. Podobały ci się? Pierwsza dziewczyna od roku, którą przytuliłem poza Olą. Podobały ci się? Super były, naprawdę. Jarałem się. Super. O. Spocznij! Co? A jeżeli jest? Nie wiem, tylko. Mogę się wymienić kubek za paszwet. Dobra, nie. Gaduły! Ja. Bardzo mi było właśnie przed chwilą poznać różne komendantkę bazy z Nowego Sącza. Zaprosili nas na rajd w kwietniu. No nie udało nam się jakoś tutaj dzisiaj, znaczy dzisiaj, podczas trwania tego obozu pobawić się wspólnie, czy tam coś robić. Ale jeszcze chciałbym jedno podziękowanie zrobić. Chcę, że ten głos zaśpiewamy w miejsce, jak to przyjdzie. Darowa. Bo podglądałam, to podglądaczy zapraszacie, tak? Ale druk, nie, Druhna była w planie. Mieliśmy iść do Druhny, ale skoro Druhna przyszła do nas, to tym bardziej dziękujemy. Słuchajcie, Druhna Litka, harcmistrz, instruktorka wieloletnia naszego chłopca, tutaj na bazie pełniła rolę taką promocyjną, chyba można to nazwać. Zapisano, sprawozdawca internetowy. Tak, taką kronikarską. Było również pisane na naszym obozie. Jak ktoś by wszedł sobie na stronę Słonecznej Polany, wszedł w aktualności, to będzie mógł czytać, co żeśmy robili i sobie gdzieś tam kiedyś podświeżać wspomnienia. Także bardzo serdecznie, Druhno, za to dziękujemy i podziękowanie do taki piękny kubeczek z naszą bazą. Dziękuję bardzo. Zapominam zawsze. Ja pięknie dziękuję za pamięć w ogóle i chciałam powiedzieć, że ja od czasu, kiedy część was bliżej poznałam, czyli tak naprawdę od Monte Cassino, to jestem w ogóle chówcem mieleckim zachwycona i życzę mu super. Niech się na no cześć Druhny Litki, czuj! Czuwaj! 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 Ja myślę, Druhno, że uda się poznać 99%, może nawet 100% naszego chłopca harcerzy i wtedy Druhna będzie przeszczęśliwa, tak jak ja. Tak jak ty. Dobra, postaram się. Zresztą tu nie trzeba się starać. Dziękuję. Dziękujemy za to. Dobra, no to co? Flaga spuszczona, cichy przyjaciel rozdany. Idziemy na zachód słońca, albo przynajmniej pożegnać się z morzem, bo zachód słońca to trochę odległa. To jeszcze chyba nie doczekacie. Dobra, to za minutę. Za autobusu? Aha, słuchajcie, za 5 minut, za 10 zbieramy się, idziemy, myślę, że to ustalimy za ile. Pochowajcie sobie te wszystkie prezenty od cichych przyjacielu, pochowajcie sobie kubki, pochowajcie sobie to wszystko w bezpieczne miejsca. Za chwilkę w mundurach idziemy na plażę, tam sobie porobimy zdjęcia, pożegnamy się z morzem i wracamy tutaj, okej? Całość baczność! W tył w drużynę grozy iście, spocznij! Baczność!